Siemano wszystkim, z tej strony Andrzej, witam serdecznie. Dawno nic nie wrzucałem, mam nadzieję, że wyjdzie fajny film. Jestem na łowisku Pstrążna, Pstrążna Wyspa, z moim kompanem. No co, biorę się zaraz za wiewózkę, będę łowił na trzy wędki. Zobaczymy, czy będzie ryba współpracować. No zobaczymy, wędkarzy trochę jest, jak widać. Pogoda fajna. No to co, biorę się za wywózkę. No i co, zostały wywiezione i zaczęło się czekanie. Czekanie na pierwsze branie. Zobaczymy, pytałem tu, byłem u kolegów, coś tam połapali, nie były takie duże ryby w przedziale 8 do 12 kilo, ale ogólnie wszyscy połapali, bo są od wczoraj, ja jestem od dziś. Zobaczymy, łapię na trzy wędki. Zobaczymy, co tu dzisiaj wejdzie. Może jakieś fajne rybki wejdą w łowisko. No zobaczymy. No. Na razie, tak jak mówię, czekamy. Zestawy wywiezione. Czekamy na pierwszy pik. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Siema, wczorajszy dzień minął bez brań. Ryby nie chcą współpracować, nie wiem, ale ogólnie wczoraj było chyba tylko jedno branie na stanowisku numer 3. Kaper taki, nie wiem, do 10 kg. No co, biorę się za wywózkę i zobaczymy, co dzisiaj wejdzie. Jest pierwsza ryba wypracowana. Już wam pokazuję, patrzcie, jaki kaban. Piękny. Zaraz go zważymy. 15200. I co do wody. Zmieniłem taktykę, bo wywoziłem tak dalej niż połowa, ale teraz wywożę pod sam drugi brzeg, bo tu jak wywoziłem, widzicie, łabędzie, one mi po prostu wyżerały wszystko. Tam jest widocznie płytko. Wywożę teraz pod drugą stronę, no i tam był, dokładnie tam w rogu był pierwszy strzał. Tą rybkę, którą żeście widzieli, 15300. Czekamy dalej na branko. Kolega ma rybę. Marek, weź odczepisz tę gałąź. Zestawy się poplątały.
Widzę, że tak. O, dobra. Jedna spadła. Ja, jedna. Jest. Spadły. Ja, spadła, że już. Jest dobrze. O, będzie ładny. No. Już jest twój. Był kuty. Płetwa na piękno. Czysty, fajny. Koledzy ze stanowiska 2 mieli rybę. 12 kilo karp. Ładna rybka, nie powiem, ładnie walczył. No a my czekamy dalej na branie. Oby kurczę coś dzisiaj fajnie jeszcze pobrało, no. Zostawy wywiezione, no czekamy, no. Była druga ryba. Na tej wędce było branie. Takie nijakie. Podciągnął do góry i to potem stało. Stało chyba godzinę. A mówię, kurczę, przewiąza ten zestaw. No i podnoszę kij do góry. I co? I okazuje się, że ryba jest na kiju, ale nie była zbyt długo. Spięła się i wyciągnąłem żyłkę z zestawem. Zestaw był tak poplątany, że trzeba było żyłkę odciąć 10 metrów. No czasami tak bywa, no. Nie zawsze jest fajnie i kolorowo, no ale jeszcze się nie poddaję. Czekam do jutra. Zostawię dzisiaj kije w wodzie. Te dwa na pewno. Tego ściągnę, bo nie mam go pod centralkę, więc zostawię te dwa na popki, bo też zmieniłem tutaj przynętę, dałem małe popki, żeby je podnieść troszkę od dna. No zobaczymy, no może coś się jeszcze w nocy skusi. No. Majówka się kończy. Nie była taka jak myślałem, no ale to nie zawsze tak jest. Ale ogólnie było fajnie. Odpocząłem. Byłem z moim kompanem. 3 dni. Mesiu, nie? Fajnie było, co? No widzisz. A, ważne, że byłem na łonie natury. Nad wodą. A nie siedzieć w tym bloku, w tych 4 ścianach. No zobaczymy, może jeszcze coś wejdzie w noc. Godzina 24 i jest wyczekana druga ryba. Piękny. Piękna duża ryba. Ale mi dał popalić, kurde. Ła. Już wam go pokazuję. Taki śliczny kaperek wyskoczył, zaczęło padać, piękna ryba, oczywiście zaraz go puszczam. Odkażony, ładnie zapięty w dolną wargę. No co, trzeba się powoli pakować, koniec majówki. Wypracowane 2 ryby. Drugie branie było
między 12 a drugą w nocy. 13,5 kg karp. Trzeba się pakować powoli, bo ma padać. Ma padać deszcz, no co, ostrożna wyspa, fajna woda. Spokój, cisza, odpocząłem. No co, zwijamy klamory i do następnego. Trzymajcie się, cześć.